Uciekaj! O nie, no tak, oczywiście, że pomiem. Bez staminy jestem. O kurde, zginę. No nie, naprawdę! Witajcie, witajcie, ja jestem Vigo, a to jest Ark, dodatek Genesis. Jak widzicie, jestem w domu. Udało mi się bezpiecznie wrócić do domu, znaleźć mój dom, chociaż nie było łatwo. I jak znalazłem go, to się szybko skryłem. I w tym odcinku mam nadzieję, że uda mi się troszeczkę ten domek rozbudować. Może zamienić go na struktury drewniane, nie wiem jeszcze, albo go po prostu troszeczkę jakieś kolczaste ściany postawić, wiecie o czym mówię chyba. Chociaż nie wiem w ogóle jakie mam, ile mam, no mam sporo poziomów do rozdania. Także może to zrobię. Chciałbym też troszeczkę pozwiedzać ten biom, bo tak naprawdę za dużo go też nie zwiedzałem. Chciałbym znaleźć, o to myślałem, mówiłem o tych kolczastych ścianach. Chciałbym troszeczkę pozwiedzać, chciałbym znaleźć tego Bloodstackera. Ale to też jeszcze nie wiem kiedy, czy to w tym, czy w następnym. A przede wszystkim, o! Chciałbym zrobić łóżko albo śpiwór. A tutaj nic nie mam takiego, nie. Jak widzicie, zginąłem, także to mogę sobie przerzucić tutaj, a resztę trzeba będzie wszystko nowe to wywalić. I teraz tak, to by mi się przydało, to by mi się przydało, to by mi się przydało, mięcho by mi się przydało. Super, że je miałem schowane w skrzyneczce. Nie wiem, czy to mi się przyda, być może, nie wiem, czy to, być może. To na razie nie. I tak, chciałbym zbudować sobie, no wszystko muszę zbudować. To, nie, to nie. To, to, czapusie. A do tego potrzebuję więcej włókna. Zaraz pozbieramy. Ok. Czyli tak, czapkę sobie wsadzimy. A gdzie jest moja ta? Czy ja nie zbudowałem jej? No, nie mam. Nie zbudowałem. Dobra. W takim razie. Mam ognisko, także super. Pozbieramy sobie. Fajnie by było też złapać jakiegoś raptorka na przykład i sobie go troszeczkę oswoić. To by było super. Dobra, to mamy to. Wchodzimy do domku. I budujemy sobie teraz koszulę, spodnie. Rękawiczki nie mogę, bo potrzebuję hajda. To potrzebuję hajda. To mam. Do śpiworu potrzebuję hajda. Do łóżka też potrzebuję hajda. To potrzebuję hajda. Holender, do wszystkiego hajd. O! Mogę zrobić sobie łuk. I ile mogę zrobić strzał? 6 zrobię. Świetnie. To mi się przyda. Zawsze coś. 6 strzał. Może zrobimy więcej. Co potrzebuję do strzały w ogóle? Do strzały potrzebuję flint i touch. To nie będzie problem, aby znaleźć flint i touch. Wystarczy tylko drewno. Znaleźć drzewo i skałę. O. Tu już mamy flinta. Jakiegoś. Tam widzicie, chyba zginąłem, bo widzę, że mój beam jest. A to może wystarczy tam iść. Może wystarczy tam iść. Dobra. Zróbmy sobie więcej w takim razie strzał. 12. Wiecie co? Ja się boję, że ja zginę, jak pójdę po swojej rzeczy tam. A zresztą tam też chyba się odrodziłem bez niczego, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że tam też nic nie miałem. Ale dobra, będziemy... Spróbujemy iść po swoje ciuchy. Być może znajdziemy kogoś do... A zaraz, co ja potrzebowałem do
do tego fiber, flint i wood. Nie mogę, fiber i flint, fiber. Czy ja nie mam fibru? Ach, 4. Flinta nie mam. A dobra, zaraz zrobimy sobie jeszcze szybko. Gdzie jest wyjście tutaj? Zaraz sobie zdobędziemy flinta. Zrobimy sobie to. Potrzebuję fibru więcej. Nie problem. Dobra, chyba starczy. No tak, miałem rozbudować dom, a co robię? No czyli wiecie, no to jest też pożyteczne, no bo w końcu muszę zrobić swoje, chyba że tak, ja wolałbym tak zamienić, o. Też pożyteczne, no nie? Zrobić sobie broń. Kurczę, to wcale tak nie było daleko. Prawda? Czyli tutaj. A ty, świnio. No zobaczymy, najwyżej zginę, co nie? Wiem, gdzie mam iść. Mam nadzieję, że tutaj żadne piranie mnie nie dorwą. Ani krokodyle. Bo zginę. Tam Karno walczy. A tutaj są mrówki latające, a jak żeby inaczej? Może mnie nie zaatakują, w co oczywiście wątpię, bo znam życie. Znam życie, zawsze mrówki atakują. Biorę i uciekam, albo mnie ktoś zabije. No oczywiście, że tak. Uciekaj! O nie, no tak, oczywiście, że po mnie. Bez staminy jestem. O kurde, zginę. No nie, naprawdę, naprawdę tak blisko byłem. Wracamy. A byłem przy domu, nie? No świetnie. Gdzie jesteśmy? Dobra, idę prosto przed siebie i szukam mojego... Tak, daleko jestem od domu. Trudno. Miałem rozbudować się pięknie. Po co? Bo podkusiło mnie, nie? Żeby iść sobie po swoje ciuchy i swoje rzeczy zaginione. No tak to jest. Jak mnie nic nie dorwie, to będzie fajnie. O, tam są fajne klify, takie bym tam się chciałbym wybudować, ale pewnie nie mogę. Powinienem staminę sobie dawać teraz. Co my tutaj mamy? Dobra, kończy mi się stamina. Mam nadzieję, że nic tutaj nie ma. No oczywiście, że są mrówy, nie? Już mnie gonią. Muszę uciekać. No super, mrówków jak mrówków, nie? Pełno mrówków. O jena. I gonią mnie. Ale wiedziałem, że mnie dorwą. Co za mrówy, no, okropne. Teraz nawet się zatrzymać nie mogę, żeby zobaczyć, gdzie są moje rzeczy. Hej, iguanodony. Iguanodon? O, iguanodon, ton don. Iguanodon, dobra, słuchajcie, spójrzmy na mapkę. Daleko jestem od jeszcze od swoich rzeczy. O kurde, raptor. Świetnie. Świetnie.
Idźmy górą. Może mnie ochroni Paracer. Nie sądzę. Gdzie jestem? No pięknie, ale... I ciągle daleko od siebie, od domu. Tutaj bym się mógł wybudować. Tutaj jest ładnie. Ale... Ja pierdzielę, jakaś dziura wielka. Już słyszę mrówy. No nie no, jak wpadnę, to zginę. No nie no, co za... O nie, 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 nie! O! Prawie. O kurde, ile raptorów. Uspokój się, może cię nie będą widzieć. Chyba, że mrówy cię będą gonić. O kurde. Świetnie. Świetnie. Dobra. Uciekamy. Może nie dorwą. No nie, no źle zrobiłem. Bardzo źle zrobiłem, że chciałem iść po swoje ciuchy. Bo miałem praktycznie wszystko. Miałem tylko rozbudować bazę. Jakbym troszeczkę popracował nad sobą. O kurczę. To ja mam tam iść. Jakbym trochę nad sobą popracował, nie? To bym... I nad domkiem, to bym zyskał fajne jakieś te... expy i bym... Był silniejszy o wiele, tak? Znowu szukaj domu. O, jestem na granicy. To gdzie ja jestem? Aha, tu, dobra. To idźmy przy granicy, może tutaj nie będzie tak źle. Może będzie w miarę bezpiecznie. Są par... Paci coś tam. Nie są paci, ale coś takiego. To oni może troszeczkę... Skoro one żyją, to znaczy, że tutaj raptorów jeszcze nie ma. No i tak, kurczę, jestem trochę zły na siebie, bo miałem robić kompletnie co innego, nie? Jestem głodny. Dobrze, że nie wziąłem jedzenia ze sobą, bo bym stracił. Fajnie by było. Ofach! A no nic, nie mam przy sobie, bo chciałem. Powinienem zapolować przecież na. Na jakieś zwierzątka. No już, mrówy, już, już, tak, świetnie, zabijcie mnie. Bo ja nie mam co innego robić, tylko zginąć. Dziękuję wam bardzo i dziękuję za to. I dziękuję to merci. Ty mnie tylko nie zaatakuj. No niech to, jestem głodny. Pić mi się chce. Tam raptor biega, jeden z drugim. Nie no, jest genialnie. No i już mnie dorwą, nie? Już nie mam tej staminy. Nie mam staminy. Co mnie podkusiło, żeby iść po swoje rzeczy? Tak blisko niby po swoje rzeczy i tutaj... O kurde, i od razu śmierć. Nie, tylko nie na mnie, tylko nie na mnie. Mrówy znowu, no niech to, no. Nie mam... Ach! Naprawdę? Wiecie co, no to jest naprawdę już... Och! Można dostać... stresu. Ogromnego. Ja znowu daleko. Ej, zapomniałem o tobie! Ej, ty! Super, dziękuję. Mrówki, dziękuję wam za to, że dbacie o to, żebym miał adrenalinę. Bo co moje nadnercza mają robić, jak nie wydzielać coś innego, prawda? Tak jest. Chciałbym, żeby też teleporty szybciej działały, bo po prostu bariera na pewno nie działa, także...
Spokojnie, każdy może mnie w tym czasie zaatakować. Wyjdę z bariery, to już mnie nie teleportuje. O, muzyczka piękna, to znaczy, że jest już wieczór. Żeby tylko mnie nie zaatakowało nic. Świetnie, dzięki. O, jak ładnie szybko zadziałało. No ekstra, nie? No ekstra, żmija. Nie, no nie było nic lepszego, nie? Tylko od razu wąż. Znaczy nie żmija, ale wąż, bo... Ba. A czemu by nie? Gdzie jestem? Dobrze biegnę. Tutaj widziałem... Raptorka. Świetnie, znowu nie wiem, gdzie jest mój dom. Mój dom będzie tam. Tam, gdzie Spino. Tam, gdzie raptory. No pewnie, że tak. Najlepiej, nie? Odcinek. Kurczę, odcinek. Miał być odcinek prosty. Budować. Pięknie. Rozwinąć się. A co ja robię? Szukam domu, bo zginąłem. Znowu. W poszukiwaniu bazy. Chyba tak nazwę ten odcinek. Znowu w poszukiwaniu bazy. Albo znowu się zgubiłem. Tak się nazwie ten odcinek. Już normalnie mam dosyć. Strasznie trudna jest ta mapa. Okropna. Nie wiem. No tutaj powinien być gdzieś mój dom. No oczywiście jestem w miejscu, gdzie powinien być mój dom. I go nie widzę, nie? A skoro go nie widzę... No jest. O, wiecie co? Naprawdę można się zdenerwować. Co jak to miało być w poszukiwaniu domu, tak? A weź mi, nie chcę już ciebie. Nie chcę nic tutaj, oprócz kamienia. Już kamieni mam pełno. Dobra. Trochę drewna. Otwórz się. Może ja źle idę. Tu jest, tu są drzwi. Czy mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić. A nie wziąłem tego? Stonów? Okej. Zaraz będziemy mogli. Ej, tu jest domek, dobra. Dobra. No cóż, miałem rozbudować domek, ale tego niestety nie zrobię. Bo nie. Bo jest mi trudno. Bo umieram. Bo cokolwiek innego. Bo wszystko po prostu, wszystko. Wszystko mnie denerwuje. A, wiecie co, ja powinienem sobie w ogóle rozdać te punkciki i mieć wszystko gdzieś. To mam. Straciłem znowu. Ach, życie. Dobra. Poznawajmy nowe rzeczy. Fiomia nie chce. Goń się, Fiomia. Fishnet, zobaczmy. Dobra, chodź. Ciebie będę potrzebował do Bloodstackera, czy jakoś tam. Ciebie mam. To będę chciał. Na razie tego nie. Kompas. Nie mam mapę. To nie. To mam. No ten to na razie nie potrzebuję, chociaż będę musiał i tak się nauczyć. Wooden Fence Foundation. Czy ja chcę to? Nie wiem. Wooden Cage to nie wiem. Rampę na pewno. Może schody, ale to później. Cementing Paste się przyda. Och, to chciałbym. Dobra, i to. Nas.
Następnie tutaj, żeby przywiązywać, ale na razie nie potrzebuję przywiązywać zwierząt. O, to. Gunpowder, compost bin, a jak żeby inaczej? To mam. Tratwa się przyda na oceanicznym biomie. Trajk może na razie nie teraz. To wszystko, jak będziemy robić uprawy. Na ten moment nie potrzebuję. Raptor Saddle chętnie, bo złapię sobie jakiegoś raptorka. Preserving bin jak najbardziej. To też. Następnie bęcze, bookshelf, to tam nie, o, smithy bym chciał. No i tyle na razie, nie? I tyle. Nie mogę. Nie chciałem cię włączać, hej. Chciałem pozbierać sobie włókno. Żeby zrobić znowu sobie ciuchy po raz kolejny. Po raz kolejny ciuchy. Hop. Dobra. Ach, to się przyda, koszula. Spodnie się przydadzą. Czapeczka się przyda. No i potrzeb. Do ciebie potrzebuję więcej drewna. Super, że mamy kolejny poziom. To się przyda. Na staminę. Tak. 24, jak najbardziej. Teraz tak. Załóżmy sobie ciuchy jeszcze raz. Po raz kolejny oczywiście, bo czemu by nie? Tego za bardzo nie potrzebuję, ale trzeba schować, bo to się jednak przyda. Jak zginę, to fajnie mieć. Jeszcze raz, co ja potrzebowałem do tego? Czy ja mogę wziąć wszystko? Nie, brakuje mi drewna. Mam 5 tylko. A co jeszcze potrzebuję? Czemu ja nie sprawdzam porządnie? Flint i fiber, dobra. Flint, fiber. Tego nie potrzebujemy, tego nie potrzebujemy, tego nie potrzebujemy, tego nie, tego nie. Trochę drewna. Trochę drewna i zrobimy sobie dzidę, spear, czy jak to nazwać, włócznie, tak? Włócznia. I teraz by się przydało zapolować na jakiegoś gada. Przydałby mi się teraz jakiś dilo, bo by był łatwy. Mamy raptora, świetnie, nie? To nie jest raptor. To jesteś ty. Ty, który musisz umrzeć. No, ale szybki, no, skubaniec. No nie no, siódmy poziom, a ja go nie mogę dorwać, nie? Oczywiście teraz zaginę, bo nie wiem, gdzie jest mój dom. Ach, no już zginął, już nie wiem, gdzie jest mój dom. No brawo, Jarek. No i nie wiem. Popatrzmy. Poszukajmy domu, który gdzieś jest schowany, ale nie wiemy gdzie. Ja ci kręcę. Naprawdę? Już, no i nie wiem, gdzie jest mój dom. Już nie pobiegłem, nie wiadomo gdzie. I teraz szukaj domu, nie? No i nie znajdę go. To już jest otwarte ten pole. To już wiem, że go tutaj nie znajdę. No powinien być tutaj gdzieś. Ja jestem głodny. Mogę sobie zjeść. Dobra. Tu jest mój dom.
Otwarte pole, no tak, no to moje pole, nie? Pole, pole. A tu jest mój dom. Dobra. No nie, ja po prostu jestem. No zobaczcie, jak sobie mrówy skaczą. Nie, nie, czy nie skaczą teraz? Miałem wrażenie, że skaczą. Ale sobie nie skaczą. I cóż, miał być odcinek z ulepszania domku. A ja szukam sobie, kurczę, po raz kolejny kogoś, żeby zaatakować i hajda zdobyć, nie? No oczywiście, że tak. I znowu nie wiem, gdzie jest mój dom. Ja ci kręcę. Ja w takim miejscu zbudowałem ten dom. Albo ja jestem jakiś ograniczony, albo naprawdę tutaj wszystko wygląda tak samo. Pokaż mi, co tutaj jest. Tylko drewno. No i jak chcesz, to nie możesz znaleźć nic, nie? Żadnego dilo. Nic łatwego do upolowania. Po prostu jak ja bym chciał, żebym łatwiej było w oceanicznym, bo tam jest fajnie, tam jest łatwo. Gdyby tylko kamienie były do budowania, gdyby można by było coś właśnie do wody łatwo wejść. Łatwy dostęp do wody zrobić. Ale wiecie co, teraz tak sobie przyszło mi na myśl. Ja wiem, że ja próbowałem ostatnio. Ale przecież jakby jakąś rampę zrobić, to byłby dostęp do wody. Ten z kamieniami był problem. Ja nie lubię tej mapy. Ona mnie denerwuje, wiecie? A dlaczego? Bo po prostu cokolwiek zrobię, gdziekolwiek idę, on wszystko wygląda tak samo i ja nie widzę w ogóle mojego domu. Ja już znowu się zgubiłem. Aha, jest tutaj mój dom. No naprawdę, no ja po prostu chyba musiałbym kompas faktycznie zrobić. Ile kompas kosztuje? Piątkę, weź go. Fiber, flint, metal 5. Może mi się uda. Chociaż nie wiem, czy to jest ważna rzecz, ale. Znaczy, na pewno by się przydało mi. No nie mam 5. Na pewno bym się przydał. Ten GPS, nie? To wtedy bym sobie domek znalazł swój. Metalowe by przydały też jakieś skałki. Potrzebuję więcej metalu. Metalu, gdyby były te takie metalowe skały tutaj, ale tutaj nie ma niestety. Dwa metale przyszły. To kolejne trzy mam. To powinienem mieć już pięć chyba, co? A to może sobie rozwalę. Stoi przy domu. O, kolejne dwa metale, świetnie. No nie, no nie zrobię go, bo muszę mieć smite pewnie. A nie, fiber, tylko jeszcze więcej fibru. Czy ja mogę go zrobić? Nie, brakuje fibra. Ale to nie będzie problem, żeby znaleźć fiber. Już bierzemy. Dobra. Wiecie co, was bardzo przepraszam za ten odcinek. Miał być lepszy, ale po prostu nie da się. To po prostu w tej grze się nie da. Albo będę ciął ciągle cokolwiek, wszystko. Znaczy to mi gówno da tak naprawdę, przepraszam za słownictwo. Ale ten kompas, no co on mi da? To co ja wiem. Nie, on mi nic nie da.
Jak przecież wiem, gdzie jest północ, bo wystarczy, że spojrzę na mapę, tak? Nic mi nie daje ten kompas. Po prostu tutaj jest pustka. Wybrałem sobie fajne miejsce, bo jest w miarę bezpieczne. Ale jest tak ciężko tu trafić. Żadnej zwierzyny, żeby zdobyć skórę. Dobra. Teraz słyszałem już jakiś grzechot dziwny. No nie, no brawo, insekty, nie? Spaduwa insekty. Idźcie sobie. Dobra, na insekty dobra jest pochodnia. Która to jest godzina? 5:20 rano. Czwóreczka. No chodźcie. O, i hajda dostałem? Nie mówcie, ile mam hajda? Tylko 3, nawet nie starczy na szpiwór. Ale to jest pomysł. Żeby mnie insekty atakowały, to może hajda dostanę. Dobra. Żebym nie ten... nie kusił losu. Ale mam mięcho, też dobrze. Dobra, ile potrzebuję na śpiwór? 25. Ja cię kręcę. Brawo, mięcho się przynajmniej zrobi. Będę miał chociaż co jeść. Dobra, odłóż wszystko, bo taki... niektóre rzeczy się stąd przydadzą później. Hajd się przede wszystkim przyda. Miłar, co? Nie wiem, co ja, ale mogę sobie zjeść. To sobie zjem. Dobra. I znowu pójdę sobie na zwiady. Ustanę sobie na skałkę. I popatrzę. A może ktoś przyjdzie mnie zaatakować znowu. No nie, nikt mnie nie atakuje. Nawet insekty mną gardzą. Ale zaraz. Dobrze, że się pali ogień. Fajnie, bo może będę mógł trafić później do domu. Co tu mamy? Jest mgła i za bardzo nie widać, co tutaj jest. O! Insekty, brawo. Niech mnie gonią. Gdzie one są? Aha, lecą. Świetnie, chodźcie. No chodźcie. Chodźcie. O kurde. Nie. Ups. Muszę sobie zrobić kolejną pochodnię. Tego nie chcę. Idziemy walczyć z insektami z powrotem. Gdzie one są? Hajda mam 6. Brawo. Idziemy go od razu odłożyć.
Chyba ten odcinek nazwę polowanie na skórę. Bo mam już 9. A potrzebujemy 25, to jest sporo. Może 8 to za dużo, żeby przy sobie mieć. 4 na razie, żeby się najeść. Dobra, daj mi to. Tutaj wsadzimy do domku. Może 5. Ej, no właśnie, włóż do domu. Nie mogę? No to to wywalę. 5 tu. A, bo ja S plus nie robiłem niczego, nie? Świetnie. Brawo. Dobra. Po prostu dobra. Napij się. Będzie ktoś do walki? Znaczy, ale tylko proszę nie nic poważnego. Dajcie mi tutaj dealo. Nic nie ma. Tam jest tylko ten Karno. Tak to nic nie ma. No tak to nic nie ma, po prostu nic nie ma. Nie, naprawdę w złym miejscu się wybudowałem, wydaje mi się. Bo jest mało widoczne to miejsce moje. Powinienem zrobić jakieś miejsce, jakąś bazę na wysokości. O! Super, brawo, dzięki. O, jena. No nie, no jest świetnie. Już się zmęczył. Ratunku, umieram znowu przy samym domu, umieram. Sprowadza się mrówki do domu, a jak? Wchodź do domu, zamknij się i spróbuj przeżyć. Weź sobie, nie wiem, w staminę znowu daj, albo szybkość ruchu. Szybkość ruchu. Masz 25 poziom. Człowieku, ogarnij się. Weź sobie zjedz. Bo umierasz. Jeszcze jedno. Co ty gwizdasz? I tyle. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, bardzo serdecznie wam dziękuję za oglądanie tego materiału, w którym tak naprawdę nic się nie działo. Mam nadzieję, że wam się podobało i zostawicie łapkę w górę. Jeżeli zostawicie łapkę w dół, się nie obrażę. No cóż, odcinek jak odcinek, prawda? A nie mam czasu już na montowanie, także i granie więcej, więc niech jest tak, jak jest. Mam nadzieję też, że zasubskrybujecie mój kanał, żebyście nie pominęli moich zmagań na bagnach w innych odcinkach. Dobra, trzymajcie się cieplutko. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Pa, pa!